Witam kochani, witam serdecznie do kolejnego tygodnia od 19 do 25 kwietnia 2020. Co nasza kolektywnie, wspólnie dusza pragnie nam przekazać? Jakie wiadomości? Ja tylko wspomnę króciusieńko, że w tym czasie 19 Słońce wychodzi ze znaku barana i wchodzi w znak byka. Wszystkim bykom składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. 22 jest święto naszej Matki Ziemi, Gai, więc zrobić coś pięknego dla niej. Na tyle, na ile można w tym czasie, ale przesłać dużo miłości. 23 mamy nów księżyca w byku. A więc co zaczynamy, co praktycznie i tak dalej, ale to już w zupełnie może innym filmiku, bo tutaj co dusza chce, byśmy wiedzieli. To co widzicie przed sobą, to ta ilustracja nigdy jeszcze przedtem nie wyszła, nie przypominam sobie, nawet w prywatnych czytaniach, co twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała. Więc ja tylko wyciągnęłam, oczywiście to jest dla każdego z nas duszy bardzo osobista wiadomość. Ja kiedy wyciągnęłam to, to pomyślałam, ukochaj siebie, przytul to swoje dziecko w sobie i odkryj radość, czyli za co jesteśmy wdzięczni, co kochamy w swoim życiu, do czego czujemy pasję i naprawdę ukochać to w sobie, przytulić. No ale to są moje, jak mówię. Wy możecie mieć troszeczkę inne odczucie. Jak zwykle proszę, wpiszcie tam w komentarzach, bo ja sama lubię poczytać, jakie macie skojarzenia. To jest następna wiadomość. Znowu ona jakby ręce od siebie, dłonie, i próbuje wyłapać, to jest moje odczucie, wyłapać, co odczuwa, co jest naprawdę ważne. Energia mówi moja, to co ja odczuwam, to co podpowiada mi moja wyższa świadomość. To kim ja naprawdę jestem, a świat to są dwie różne rzeczy. Owszem, ja słyszę, ja wszystko słyszę, ale oczy zamknięte, ja słucham swojej intuicji i cokolwiek słyszę, przepuszczam przez filtr serca, duszy, co jest dla mnie prawdziwe, co jest moją prawdą. No i wreszcie, bo chciały razem wyjść bardzo i to ma dużo sensu w związku z tym, jaka będzie wiadomość, którą zinterpretuję. To się dzieje w umyśle. Tu jest trzecie oko, tu jest czakra kryształowa. Zagłębiam się w swoje uczucia, co jest moją prawdą znowu. I ponieważ to w ten sposób wygląda, więc postanowiłam, żeby wyciągnąć kolejne wiadomości, które tutaj świetnie korespondują z tym, co widać na tym obrazku. Tak naprawdę to wszystko, a wszystko do końca dokładnie o tym mówi. Więc następna wiadomość to jest inspiracja. Ja może zechcę, żeby właśnie te wiadomości jakoś można było, szczególnie ta, żebyście widzieli cały czas. Ok? Żebyście widzieli. No ta niestety nie będzie tu za bardzo mogła być, no ale to nic. Zawsze możecie wrócić do wszystkiego. Ok. Inspiracja. Stoi na górze i mówi, otrzymuję bosko inspirację teraz. Woda uczucia. No więc
Dusza mówi, bądź otwarta, otwarty na to, co do ciebie będzie przychodzić, co cię będzie inspirować. Może to być we snach, możesz coś usłyszeć i nagle wow, to przemawia do mnie. Także mówi, inspirujesz innych, czyli być zainspirowanymi i inspirować innych. Możemy czuć ogromną kreatywność, motywację i energia, która poszerza się. Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała, że życie bez ognia, bez pasji jest martwe, drętwe, nudne. I tak naprawdę separuje cię od tego wszystkiego, co święte. Kiedy kreujemy, kiedy jesteśmy zainspirowani i tego słuchamy, tym się kierujemy, jesteśmy otwarci do naszego kreatora, do naszej boskiej energii. I to może być w bardzo dziwny sposób, jak się to może pojawić. I może wydawać nam się dziwne, ale chodzi o to, żeby mieć otwarte umysły i serce na to, co nowe będzie do nas przychodzić. Nie zamykać się, o to tak zawsze było, to już tak zawsze być musi, to już się nic nie zmieni. A. Otwieramy się na zupełnie nowy świat. Więc mogą być wizje. Mogą być we snach, mogą być w ciągu dnia. Idee, pomysły, nagle coś chcemy robić. Podpowiada nam intuicja, zrób to, popatrz na to, obejrzyj to, poczytaj to, przyjrzyj się czemuś. To może być piękno zachodu słońca lub wschodu. Powieje wiatr w gałęziach, nawet za oknem i nagle coś nam się przypomina, coś rozumiemy. Więc ni z tego, ni z owego to może przyjść i to może stymulować nas, to może wzbogacić nas, uczynić życie bardziej interesującym. Nagle odżyjemy, bo życie spędzone na nudzie, bez pasji, to na pewno nie życie w raju. A wiecie, jak ja kocham raj i wszystko, co z rajem związane. Następna wiadomość, która była dla nas, kochani, to było bądź szczera, szczery ze sobą, samym czy samą. Nie zawsze mogę spodziewać się prawdy od innych, ale mogę spodziewać się od samego siebie. A więc być szczerymi z innymi, no, czy oczekiwać szczerości, prawdy od innych, to jest jedna rzecz, ale na pewno nie można być nieszczerymi z samymi sobą. No a tak czasami bywa. Nie chcemy się czemuś przyjrzeć głębiej, pod dywanik, albo udajemy, że nie widzimy, bo wiemy, że będą konsekwencje, jeżeli przyznamy się do prawdy. Coś trzeba będzie w tym kierunku zrobić. Bo jak nie, to nas będzie to męczyć. Więc co odczuwasz, kiedy ja to mówię? Ponieważ prawda jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Bo prędzej czy później wyjdzie, choćby w nas samych. Jeżeli jest związana z potrzebą zmian, wypadałoby to zrobić, przyjrzeć się temu. Tylko ty głęboko w sercu wiesz, co jest twoją prawdą, a co nie. No i mówi dusza, czas, żeby temu się przyjrzeć i powiedzieć przed samą sobą tę prawdę. Być autentyczną, autentycznym sobą. Ponieważ dopiero wtedy będziemy przyciągać do siebie
prawdę prawdziwych ludzi, autentycznych ludzi, niezakłamanych. Kłamiemy my sami przed sobą, to kłamstwo będziemy mieć dookoła siebie. Wszystko jest, kochani, energią. Czas na prawdę. Druga, która od razu chciała też wyjść razem, to poczucie winy. No tak się składa, że to jest jedno z uczuć, ale jest bardzo niezdrowe. Czyli wyzwalam się od wszelkich wierzeń, które już nie pomagają mojej duszy rozwijać się. Jest to bardzo szkodliwe uczucie, które niszczy nas w środku. A więc ta wiadomość mówi, jeżeli czujesz się winna winnym za coś, przyjrzyj się temu, przeproś, choćby w myślach, w sercu, bo może już ktoś jest po drugiej stronie i słyszy doskonale, przeprosić. Wierzcie mi, oni się nie gniewają, bo oni rozumieją duży obraz. Dlatego po drugiej stronie nie ma czegoś takiego jak o, trzeba przebaczyć i czy on, ona mi przebaczy, więc już sobie możecie to odpuścić. Ale jeżeli ktoś jest wśród żyjących, no i odczuwa tak jak to ludzie tylko potrafią, przeprosić. Nieważne, czy ktoś przebaczy, czy nie. Jeżeli od serca przepraszamy, szczerze, od tego się uwalniamy. Jeszcze raz mówię, jest to bardzo niszczące i to nie ma sensu. My wiemy, że nie ma perfekcji na ziemi. Nikt nie jest perfekt. Wszyscy popełniamy błędy, bardzo ludzkie. A więc przyjrzeć się temu, zrozumieć lekcje z tego i uwolnić się. Pięknie. I to jest właśnie też może, co się tutaj wszystko dzieje. To jest ta czerwień, to jest ta czerń w umyśle. Poczucie winy od razu pomyślałam. No i piękna ostatnia, kochani, wiadomość. Zaufaj swojemu przeznaczeniu, swojej drodze. No, wyraźnie się pokazuje ta wiadomość w wielu czytaniach prywatnych. Już się przyzwyczaiłam do tej wiadomości, czyli to jest ważne na czas obecny. On czy ona idzie dokładnie tam, gdzie powinien iść. Okay? I idzie w stronę swojej pasji, przeznaczenia, misji życiowej. Czyli prawdziwa północ. Bo kiedy idziemy na północ, według przeznaczenia, węzeł północny, to idziemy w stronę tą, w którą powinniśmy. Węzeł południowy natomiast w astrologii oznacza, od czego należy się uwolnić. To jest ta karma, to jest to, z czym jest nam najwygodniej. A tutaj mówię, idź w stronę prawdziwego przeznaczenia, czyli węzła północnego. Czyli mogą pokazać się, słuchajcie, jakieś karmiczne sprawy, osoby, sytuacje. No i trzeba będzie dokonać wyboru. Zechcesz wrócić do przeszłości? Może to być ktoś z przeszłych żyć nawet. I wszystko będzie wyglądało pięknie, ale oddala cię od twojej misji życiowej, od tego, kim ty naprawdę jesteś. No, więc to może być test, bo już tak mi tutaj to brzmi. Ale dusza mówi, patrz w stronę przeznaczenia. Nawet jeżeli nie jesteś, myślisz w tej chwili we właściwym miejscu, co jest twoją pasją? Bo pasja odzwierciedla przeznaczenie. Co chciałabyś robić, gdyby ci w ogóle nie były potrzebne pieniądze? Ja rozumiem, one są potrzebne nam wszystkim, ale właśnie to one nas strącają z drogi przeznaczenia. Więc może dla kogoś to coś znaczy, co mówię w tej chwili, kiedy ma powziąć decyzję, czy idę w
tam, gdzie czuję, że powinienem pójść? Czy zostać gdzieś, gdzie tak już jest mi wygodnie, ale ja wiem, że to nie jest to. Gdzieś tam głęboko w sercu. Jeżeli się odważycie, mówi ta wiadomość, pójść w stronę właśnie przeznaczenia, wszechświat, Bóg, anioły ci pomogą. Krok po kroku. Ponieważ ta wiadomość pokazuje, że już nam mówią, idź we właściwą stronę, my ci pomożemy. I tak wszystko to ułożymy. Teraz dopiero zrozumiałam swój sen właśnie ostatniej nocy. Ale to już oddzielny filmik. No właśnie, dokładnie to mi było pokazane. Idź w stronę przeznaczenia, tego, które już w kontrakcie było zapisane. Jaka jest twoja misja życiowa na to życie? Na teraz. Twoim kompasem, czy idziesz na północ, we właściwą stronę, jest twoje własne serce. Co odczuwasz? Bo odczuwasz. I wszystko po kolei, krok po kroku, będziesz wiedzieć, gdzie, dokąd iść, jak się skierować, do czego, do kogo. Większość ludzi nie idzie we właściwą stronę, gdzie dusza, serce podpowiada, bo chcą widzieć już końcówkę tej drogi. A tu właśnie odwrotnie. Kiedy zaczniesz iść, słuchając swojej intuicji, doprowadzi cię ona do końcówki. To jest tak, jak chcesz pisać książkę. I już się przejmujesz, jak ją wydasz, jak będzie wyglądać. A tymczasem należy zacząć pisać pierwszą stronę. Nie przejmuj się resztą. Będzie pierwsza strona, potem będzie druga, piąta, dziesiąta, setna. I tak powstanie książka. Jeżeli chcesz zmienić karierę, bo to także odnosi się do kariery, do pracy, do biznesu. Jeżeli chcesz coś zmienić, znowu, rób dziennie jeden kroczek w tę stronę. Zanim zorientujesz się, być może za rok, w ciągu roku, twoje życie się zmieni. Będziesz robić to, co kochasz robić. A więc idź w tę stronę i otwórz się na kompletnie nowe możliwości. Czyli co jest w tobie, co kochasz robić, do czego czujesz pasję, pociąg. Co jest dla ciebie ciekawe, piękne. To, co mówią inni, ona mówi, ok, wy sobie mówcie, tak, ja rozumiem, słyszę, ale ja jestem, kim ja jestem i ja chcę być autentyczną, autentyczną sobą. I nie myśl, o, to się nie może stać, no to jest niemożliwe. Naprawdę? Wszystko jest możliwe. Wszystko, a wszystko. A więc zaufaj swojej drodze i pozwól swojej duszy, swojemu sercu, swojej intuicji pokazać ci, jak iść i jak tam dojść. I wiadomość tutaj jest, która jest pod spodem. Jeżeli byś wiedziała, że masz pomoc boską, nieważne, co wymyśliłeś, jak byś postąpiła? Co byście w tym momencie zrobili? Zaufalibyście? A zaufać trzeba na 100%. Czy też nie? Piękne czytanie, kochani. Życzę wszystkim wspaniałego, cudownego tygodnia. Dużo uśmiechu, pokochania siebie, bo byk to miłość, przyjemności, radość. Dobry humor, kreowanie, piękna, czego życzę wszystkim z całego serca. Buziaczki i papa.